Ciebie spinać ponownie. Jestem jak doktor Hyde i Jack. Tylko, że mam więcej wcieleń. A żeby swoje wcielenie uruchomić, to biorę taki miętowy wikor. Ja Wam opowiem o przypadku, który bezpośrednio jest związany z wodą. Na oddział trafia policjant, postrzelony w ramię. Kaszle. W rentgenie okazało się, że ma cienie w płucach. Stwierdzono tachykardię, zaczadzenie i kurcze mięśni. I cały czas się chichocze. Spójrzcie w swoje karty szpitala. Macie tam spisane wszystkie objawy choroby. Ja jestem Paus. Ja jadę na komisarię. Format sprawdzisz dom pacjenta, a Cameron i Chase zrobicie mu podstawowe badania. Paus pojechał na komisarię. Chciał przy okazji anulować kilka swoich mandatów. Widzi tam, że wielu policjantów kaszle. I widzi też, że jest tam brudna klimatyzacja. Prawdopodobnie to choroba legionistów. W tym czasie Forman chodzi po mieszkaniu policjanta i próbuje znaleźć jakieś przedmioty, które mogą zawierać toksyny albo mogą mieć duże stężenie dwutlenku węgla. Chase i Cameron robią różne badania, ale umieszczają policjanta w komorze hiperbarycznej z powodu zaczadzenia. Jestem Chaos, wróciłem. Słuchajcie, to jest legionellosa, choroba legionistów. Leczcie na nią pacjenta. Podajcie azytromycynę. Chase i Cameron stwierdzili, że policjant stracił wzrok. Widzi, ale mózg nie odbiera bodźców. Jest przekonany ten policjant, że wszystko widzi. Wstępna diagnoza to zespół Antona. Rzadki zespół neurologiczny spotykany w uszkodzeniach płata potylicznego mózgu. Skrzepienie może być w mózgu na rozgałęzieniu tętnicy podstawnej. Podajcie więc heparynę, żeby rozrzucić krew. Znajdźcie i usuńcie zapach. Chase. Gmeraj tam tak długo, aż coś znajdziesz. Jeśli zrobisz z niego na żywo, wytoczą ten proces. Problemy jest rezonans z kontrastem. Ale nie, pociski są ferromagnetyczne. Cameron proponuje więc angiografię. Policjant i Forman cały czas się kłócą. Zespół i House spotykają się w kostnicy. House strzela do pewnych zwłok z rewolweru. Chcą zrobić bowiem rezonans, ale nie są pewni, czy policjant może mieć rezonans, ponieważ odłamki pocisku są w mózgu. Więc chcą sprawdzić to na umrę. Chcą zrobić mu rezonans. I robią go i rezonans zostaje zniszczony przez odłamki pocisku. Forman głupio się uśmiecha. Widzimy więc objaw choroby. Krew zdaje się z oczu jak w horrorze. Krwotok jest wewnątrz czaszkowy. Facet ma przeklapane, powiedział Forman. Jeżeli zwiększymy krzepliwość, umrze. Jeśli zmniejszymy, również. Czy tylko mnie to wali? Zrobiono rezonans dla Formanza. W korze obręczy, która odpowiada za emocje, w tym euforię, jest obszar zmniejszonej gęstości gąbczastej konsystencji. Podejrzewają więc toksyny lub wirusy. Badają krew Formana. Brudna igła spadła na podłogę. Czyli taka używana. Wyje już z bólu. Forman nie daje rady, nie wytrzymuje. Męczy się. Wstrzykuje więc policjantowi morfinę wprost do żyły szyi, tętnicy szyi. Czyli on to może zabić, ale w tym przypadku nie zabija i też nie pomaga. I policjant wyje jeszcze bardziej z bólu, ponieważ infekcja objęła ośrodek bólu w mózgu. Forman śpi i śpi też policjant. Policjanta wprowadzono w śpiączkę. I po pewnym czasie jego ciało zaczyna pokazywać takie drgawki. I Forman podbiega i z defibrylatorem i próbuje go uratować. Ale nic się nie dzieje. Więc podaje do żywienia epinefryn. Następuje migotanie koł. Robi więc masaż serca i podaje atropinę. Jest jednak niewydolność wielonarządowa, co prowadzi do śmierci. Paul chce uzyskać wycinek mózgu policjanta. Dla Formana daje 36 godzin życia. Chcę, żeby Forman zrobił lobotomię, czyli wbił szpikulec w oko, a młotkiem uderzył. Wtedy czaszka się rozpada i mózg może jest łatwy dostęp do mózgu. Ale Forman, przekonany, że robi tą lobotomię, zrobił ją dla materaca i oddaje Hausowi fragment materaca. I Haus rozmawia ze swoim zespołem. I jakie są pomysły? Bakteryjne zapalenie opon mózgowych, toksyczna pleśń, zespół Guillaume-Barrego, to taka ostra zapalna infekcja,
albo wirus, taki pochodzący od stawonogów z czarnej Afryki. Paus mówi, żeby leczyć go na wszystko. Chase stwierdził, że nastąpi wtedy toksyczna literacja przez połączenie leków. A Cameron mówi, że to zniszczy wątrobę i nerki. Ale jednak podają mu leki na wszystko, a Forman po kształcie rozpoznaje, na co go próbują leczyć. I jest wściekły, ale bierze wszystkie tabletki. House próbuje zakazić jakieś zwierzę, żeby odkryć, co to jest za choroba. Więc idzie ze szczurem do mieszkania policjanta i tam próbuje go zakazić, tak czy wychodząc w te miejsca, którymi chodził Forman, zakazić szczura, a potem zrobić sekcję. I Forman coraz bardziej cierpi. House wrócił do szpitala i zobaczył, że szczur wpadł w euforię. A Forman odzyskuje wzrok, ale trzustka wysiada, więc non-stop wymiotuje. Później House przychodzi do izolatki i pyta się Formana, chcesz żyć 4 godziny czy 14? On mówi, że 14, ale mówi, wtedy straci wzrok, to wolę 4, ale jeżeli wybierzesz opcję 14 godzin, to jest szansa, że cię wyleczy. Więc Forman się na to godzi. I proponuję, żeby zrobić mu biopsję istoty białej. Wtedy jest większa szansa, że mogą odkryć, co się tam dzieje w mózgu. House próbuje rozmawiać ze swoim zespołem i pyta się Cameron, jakie choroby atakują ludzi i zwierzęta, ale zwierzęta się bronią i potrafią się z niej wyleczyć. I Cameron odpowiada, że taka. House mówi, że nie mamy czasu na wymienienie i jest to najgleria. Taka amyba, która wchodzi przez nos do mózgu i tam dzieli się komórkami mózgowymi, co powoduje najpierw euforię, a w późniejszych stadiach, kiedy amyba dociera dalej, to powoduje to taki ból odczuwany całym ciałem. Podali więc Formanowi antybiotyki i leki przeciwpasożytnicze, a po chorobie nie ma żadnych śladów. Przynajmniej jeden z dwóch pacjentów przeżył ten przypadek. Koniec.